kochani, po prostu bierzemy sobie gitarkę, idziemy na blisko, napierdzielamy. Po pierwsze, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, tam prawda, ten kliknięcie, zaznaczenie dzwoneczka też, żeby wszystkie powiadomienia przyszły, bo niektórzy mają właśnie problem z tym, co to jakiś pyproch. Niektórzy mają problem właśnie z tym, że nie przychodzą powiadomienia, mimo że mają zasubskrybowany kanał, więc koniecznie ten dzwoneczek sobie naciśnijcie. Jeżeli ktoś uważa, że filmy są spoko i się przydają, to serdecznie zapraszam również do zostania patronem kanału. Zbliżają się również święta Bożego Narodzenia. Wiem, że październik, ale zbliżają się święta Bożego Narodzenia i serdecznie zapraszam do zakupu takiego śpiewnika, kolędnika, gdzie mamy większość kolęd grane melodycznie. Melodycznie i większość kolęd, ta sama większość kolęd jest grana akordami, prawda? Że po prostu możemy grać i melodię, i akordy. To jest do zakupienia na stronie, link daję poniżej. W każdym filmie spróbuję pokazać różne wersje do zagrania danej piosenki. E-moll, C-dur, G-dur i D-dur. I to jest jakby jedno kółko. E, C, G, D, E, C, G, D, E, C, G, D, E, C, G, D, E, C, G, D i tak dalej i leci cały czas ten akord, te akordy. No i co, o tyle zombie jest fajne, że rytm do tego jest prosty, ponieważ jest grany ósemkami cały czas. Mamy tempo raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Na każdy takt uderzamy jeden raz akord. To jest jakby najprostsza wersja. Każdy właściwie utwór można by zagrać w tej wersji najprostszej, najmega najprostszej. Po prostu gramy jakby całą nutę. No popatrzcie, to mamy tak. Cała nuta, czyli mamy 8 ósemek. Łatwo to przeliczyć, prawda? 8 ósemek, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To jest najprostsza wersja. Oczywiście, jeżeli są dwie osoby, które grają na gitarach, jedna może po prostu grać to, a druga może grać. Więc to też nie to, że ale to jest chujowo. Będzie mi tutaj całe nuty będzie mi pokazywał, jak mogę napierdzić. Prawda? Więc to jakby zawsze można to dostosować wtedy do dwóch gitarzystów, którzy są na danym ognisku, na danej imprezie, gdziekolwiek, gdzie trudno byłoby, żeby obie gitary identycznie nawalały, obie gitary grały ósemkami. Czasem nawet się nie zgra, bo jeden uderzy, a drugi uderzy później, więc wtedy jest taki troszeczkę jakby, no nie tyle, że dysonans, tylko opóźnienie ma się wrażenie falowania dźwięku. Więc jeśli nawet jeden na raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, na cały akord, na cały takt zostawi ten akord, nawet może wtedy łatwiej mu będzie śpiewać, a druga gra 3, 4, raz, 2, 3, 4, 8 ósemek. No dobra, czyli tutaj mamy mniej więcej w miarę to rozkminione. 8 uderzeń jest każdy akord, czyli akord e-moll jest 8 razy. 3, 4, raz, 2, 3, 4, C. 3, 4, raz, 2, 3, 4, G. 3, 4, raz, 2, 3, 4, D. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Ja tutaj grałem wszystkie uderzenia w dół. Dlatego, że to brzmienie wtedy jest takie dość jakby identyczne każdego dźwięku, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. Można oczywiście zagrać w dół i w górę. Tylko, że to powrót brzmi już troszeczkę inaczej. Stąd to nie dlatego, że nie potrafię zagrać do góry, tylko barwa i brzmienie, wybrzmiewanie tego akordu fajnie brzmi, jak uderzamy w dół. Dobra, kolejna wersja, kolejny sposób, żeby troszeczkę to urozmaicić, to jest uderzenie na raz mocniej.
Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery. To jest druga wersja utrudnienia, chyba powiedziałem uproszczenia, że to patrzę, utrudnienia. Teraz możemy zrobić jeszcze troszeczkę utrudnienie, że mamy powrót. Na drugą czwórkę, jedynka z drugiej czwórki jest szybszy powrót, jakby dodatkowe uderzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, tydy. Czyli na czwórkę dokładnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Chyba to już wszystko to zrozumiałem. Nie wiem, czy jest sens pisać strzałki w dół i w górę. Mogę zagrać wolniej po prostu. Ja specjalnie liczę do raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To jest ważna wskazówka, żeby nie liczyć do ośmiu. Wiem, że niektórzy może powiedzieć, ale jak liczę do ośmiu, wiem, że następna jedynka to jest następny takt. W zasadzie to by się bardzo, bardzo zgadzało, oczywiście, ale ja dlatego zawsze uczniom mówię, żeby po prostu liczyli do czterech, bo zawsze mamy wielokrotność czterech, prawda? Mamy 16 szesnastek, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, czyli cztery razy. Można, bo tu chodzi o to przede wszystkim o to, że te szeleszczące zgłoski, jak mamy 5, 6, 7, 8, to powoduje, że bardziej się zaczynamy tutaj gębą, bardziej tutaj zaczyna nam się mętlik robić w głowie, więc lepiej liczyć po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Nawet już nawet nie chodzi o liczenie raz, dwa, trzy, cztery, tylko ty, 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 ty. Ty, 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 ty. Żeby mieć w głowie odruch czwórek. Ty, ty, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Można sobie oczywiście ułatwić też. Zresztą wiecie, to jest bardzo prosta piosenka, więc jakby tutaj najtrudniejsze chyba będzie to liczenie w takim razie i zmiana akordów, nie? Ale można też to zrobić dla ułatwienia, że liczymy raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery. W sensie, że wiem, że to jest druga czwórka z tych ośmiu, ale tutaj nie wiem nawet, czy jest sens coś takiego mówić. Po prostu raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, zmiana, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to byłoby tyle. Przypominam jeszcze o subskrypcji kanału, zostaniecie patronem i do zobaczyska. Trzymajcie się, kochani.